Witam Was w kolejnym odcinku z serii Wypad na Lubelszczyznę. Dziś udaliśmy się do miejsca znanego wszystkim mieszkańcom tego regionu. Jesteśmy w Kozłówce, a przede mną znajduje się słynne Muzeum Zamojskich. Kozłówka to niepozorna, acz wyjątkowo urokliwa wieś słynąca z Pałacu Zamojskich, będącego teraz muzeum, jak i otaczających go majestatycznych ogrodów. Miejscowość ta powstała w XVI wieku, jako Kozielkowa Wola i jako osada liczyła wtedy zaledwie lekko ponad 30 osadników. Obecnie Kozłówkę zamieszkuje niewiele ponad 800 mieszkańców. Historia Kozłówki nierozerwalnie związana jest z polskim rodem magnackim Zamojskich. Otóż w XIX wieku Konstanty Zamojski, hrabia i ziemianin, dostał od swojego ojca jako prezent ślubny z Anielą Potocką pałac w Kozłówce. To właśnie Konstanty przemienił barokową rezydencję zaprojektowaną przez włoskiego architekta Józefa Fontanę na swą główną siedzibę, która stała się jedną z najbardziej wytwornych i imponujących na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego. Współcześnie Muzeum Zamojskich jest zachwycającym oraz nadzwyczaj cenionym ośrodkiem ze względu na znakomicie zachowany kompleks pałacowo-parkowy. Dzięki utrzymanej w takim stanie rezydencji została ona w 2007 roku wpisana na listę pomników historii. Sam pałac jest położony w centralnej części kompleksu. Barokowa kompozycja budynku prezentuje od frontu oraz bocznych elewacji charakterystyczne, ozdobne, wysunięte elementy konstrukcyjne. Po obu skrzydłach budowli wzniesione są wieże, łączące się od strony tarasowej z otwartymi korytarzami, ograniczonymi jedynie kolumnami usytuowanymi na parterze budynku. Jednak to nie tylko architektura pałacu oczarowuje turystów. Wnętrza muzeum oszałamiają autentycznością wystroju z XIX i XX wieku. Chodząc po salonach, można poczuć, jakby czas stanął w miejscu, a spoglądające z portretów postaci miały zejść, by rozgościć się na swoich niegdysiejszych włościach. Jest ze mną pani Beata Filipowicz z Muzeum Zamojskich w Kozłówce, która dziś wcieli się w rolę naszego przewodnika. Pani Beato, oddaję pani głos. Zapraszam państwa do środka. Znajdujemy się teraz na reprezentacyjnej klatce schodowej. Ona nie zawsze wyglądała tak, jak państwo oglądacie. Za czasów pierwszych właścicieli rodziny Bielińskich z Otwocka Wielkiego była cała drewniana. Były drewniane schody, była boazeria na ścianach. Dopiero kiedy do tego pałacu wprowadził się hrabia Konstanty Zamojski, zamieniono drewno na marmur. Na ścianach zawieszono olbrzymie obrazy, które nie zmieniły swojego położenia od 140 lat. Wchodząc po schodach, mijamy bardzo znane królewskie pary. Mijamy historyczną scenę, która przedstawia Henryka Walezego w momencie ustanowienia Orderu Ducha Świętego, ale większość tych twarzy, które na nas patrzy z portretów, to przedstawiciele rodziny Zamojskich, to są przodkowie Konstantego. Konstanty miał taki plan, żeby właśnie tutaj, w tym swoim pałacu gdzieś na końcu świata, stworzyć panteon chwały rodziny Zamojskich i Rzeczpospolitej w latach, kiedy nie było Polski na mapie. Znajdujemy się w gabinecie hrabiego Konstantego. Tutaj hrabia pracował,
tutaj przyjmował interesantów. Miał spory majątek. Było tu ponad 8 tysięcy hektarów ziemi, 4 tysiące hektarów lasu, 11 wsi i 8 folwarków. A w tych folwarkach było wszystko. Były młyny, tartaki, gorzelnia, browar, kopalnie torfu, sady, mleczarnie, cegielnie, cukrownie, olejarnie. Także to był samowystarczalny majątek, pięknie zarządzany, dlatego też można było sobie pozwolić na tak bogate wyposażenie pałacu. Rzeby Konstanty, pomimo że stworzył rezydencję godną kozłowieckiej pary, chciał też, żeby dla niego i dla jego żony ta rezydencja była bardzo wygodna. W 1900 roku do pałacu zostały dostawione wieże, w których zamontowano olbrzymie zbiorniki na wodę. Wieże służyły jako wieże ciśnień. W pałacu zorganizowano 6 łazienek, które były najnowocześniejsze w Polsce w tamtych czasach. Była tutaj bieżąca woda w kranach i była kanalizacja. Znajdujemy się teraz w sypialni pani domu, hrabiny Anieli. Widać, że jest to sypialnia kobieca, jest tu bardzo kolorowo, jest mnóstwo pięknych kobiecych bibelotów. Sam pokój zdobi przepiękny stół zdobiony porcelanowymi plakietami. Mamy też tutaj szezlong, który służył hrabinie do wypoczynku w ciągu dnia. I przybory do szycia, więc też możemy zobaczyć, czym taka hrabina zajmowała się w wolnych chwilach. Aniela, leżąc też na szezlongu, mogła popijać zimne napoje w upalne dni, bo w swojej sypialni miała lodówki. Tylko jak one działały, skoro w tym pałacu nie było prądu? Oglądając kozłowieckie komnaty, na pewno łatwo zauważyć, że prawie w każdym salonie jest instrument muzyczny. My jesteśmy teraz w Salonie Czerwonym, w największej sali w pałacu, w Sali Czerwonej. Ten salon ma 114 metrów kwadratowych i aż 9 metrów wysokości, a znajduje się tutaj jeden z najciekawszych instrumentów muzycznych, jakie można zobaczyć u Zamoyskich. Do XIX-wiecznego fortepianu jest przystawiona 20-wieczna pianola, komputer, który kupił hrabia Konstanty. Pianola jest instrumentem muzycznym, który odtwarza muzykę automatycznie. Ścieżka dźwiękowa jest zapisana przy pomocy perforacji. Przy pomocy też pedałów można uruchomić wałek, który napędza cały instrument. Uruchamiają się wtedy młoteczki, które uderzają o klawisze fortepianu, więc wystarczyło tutaj siąść, włożyć taki wałek z perforowaną papierową taśmą i za pomocą samych nóg odegrać Bacha, Mozarta albo jakiegoś innego wielkiego mistrza, mimo że talentu nie miało się za grosz. Znajdujemy się teraz w bibliotece, która jest utrzymana w typowo angielskim stylu, więc jest jedynym niefrancuskim pomieszczeniem w pałacu. W tych olbrzymich dębowych szafach, które nas otaczają, znajduje się prawie 8 tysięcy książek, które zostały napisane w 13 językach,
ale z przewagą języka francuskiego. Język francuski był językiem salonowym. Wszyscy go znali i wszyscy w nim swobodnie rozmawiali. Język polski jest tu na pozycji drugiej. Wśród tych wszystkich książek znalazło się też 620 starodruków, a najstarszą z nich jest Iliada Homera z 1570 roku. Zwiedzając kompleks pałacowy, nie można ominąć bardzo ważnego, wyjątkowego również w historii Polski punktu. W budynku starej powozowni ulokowana jest dziś galeria sztuki socrealizmu, ukazująca nam obrazy, rzeźby oraz grafiki, zarówno te propagandowe, jak i te poświęcone emancypacji pracy, a także władzy komunistycznej. W galerii towarzyszyć nam również będą wybrzmiewające fragmenty polskiej kroniki filmowej z lat 50. Dzięki uprzejmości pani Beaty zwiedziliśmy przepiękne wnętrza pałacu w Kozłówce. Odwiedziliśmy też pobliski park pałacowy. I na tym kończymy już naszą dzisiejszą wycieczkę do tego miejsca. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.